Serdecznie, ogromnie ciepło witamy w tym Teatrze Życia, w którym tak naprawdę już wszystko się odbyło i pozdrawiam wszystkich, którzy też mają tak zwane déjà vu, jakkolwiek o tym mówicie, w jakimkolwiek języku. Po wielu, wielu 45-minutowych problemach technicznych mam nadzieję, że tym razem jednak się uda. Bo jak się zbiorą dwie kobiety, to co ma się nie udać? No i słuchajcie, dzisiaj powitajcie ciepło, serdecznie, ogromnie słonecznie naszą hakerkę, chciałam powiedzieć systemu, ale chodzi mi oczywiście o numerologię, Beatę Warylską. Witaj, Beata. O, dzień dobry. Witam, Asiu, witam Państwa. No, rzeczywiście ten system daje nam popalić. No, problemy techniczne cały czas i no to jest niezwykłe, ale jak to się dwie wiedźmy zejdą, to jest taka energia, że żeby nie wiem co, to my po prostu zawsze dajemy radę, prawda? Więc mamy sposób na to, jednak na razie póki co telefon jeszcze mnie nie zawodzi. Jak no, także się... fajnie. Tak, no, gdzie diabeł nie poradzi, tam baby wyśle, tak? Wyślę, jasne, że tak. No dobrze, to jeszcze tak a propos właśnie, bo to te rzeczy mogą się pojawiać u wszystkich, a skoro temat wypłynął, to ja go tutaj podkręcę i powiem, dajcie znać, jak macie też takie problemy techniczne, bo to, co się dzieje ostatnio, to jest co najmniej dziwne. Czyli na przykład ja nie mogę wbić kodu na zamawiając komuś książki, podaje ktoś mi kod i ja go nie mogę wbić, nie mogę tych książek zamówić. To mi się jeszcze nigdy nie zdarzyło. Tego typu rzeczy, już nie mówiąc, że z tymi nagraniami też jest sporo właśnie takich, no szczególnie jeżeli ktoś nie jest techniczny, a my tutaj jako te kobiety, prawda, nie zawsze, więc sporo tutaj jest takich dziwnych rzeczy, które no zawsze działało, a jest zawsze ten kolejny raz, gdzie nie działa, już nie mówiąc o jakości połączenia, ale już teraz zaczynamy, żeby skorzystać z czasu, który sobie stworzyłyśmy, wykreowałyśmy może. No i o czym dzisiaj, Beata, będzie? Bo będzie karmicznie, co? No tak, temat karmiczny bardzo zainteresował widzów. Widziałam, że było w ostatnim nagraniu bardzo, bardzo dużo wyświetleń, więc temat jest ciekawy. I tak, no to co teraz dzisiaj chcemy, o czym chcę Państwu opowiedzieć, czyli karmicznym warunku wcielenia, brzmi tak tajemniczo i tak trochę jakby niebezpiecznie, ale proszę się tego nie bać, nie ma tu niczego strasznego. Karma to nie jest nic złego i tak naprawdę nie powinniśmy się tego słowa bać. To jest inaczej informacja dla nas o tym, czego chcemy doświadczyć w tym właśnie życiu, w tej inkarnacji. Więc jest to dobra wiadomość, tak? Bo przecież dusza w tym ciągłym swoim cyklu rozwoju no, chce się rozwijać i chce doświadczać różnych rzeczy. No i ten karmiczny warunek wcielenia, no czym on takim jest właśnie niezwykłym? No to no, trzeba zacząć od tego, że data urodzenia niesie ze sobą bardzo dużo informacji i oczywiście taką podstawową informacją jest to, że zliczamy sobie, jaką jesteśmy liczbą numerologiczną, sumując wszystkie cyfry w tej dacie urodzenia. I to już Państwo wiecie z pewnością i każdy sobie to potrafi policzyć, to nie jest trudne. Ja na przykład jestem 7 numerologiczną, Asia jest 3 numerologiczną, prawda? I tak każdy sobie może to policzyć. No i teraz często jest tak, że Państwo czytacie sobie tak różne informacje na różnych portalach, czy jakieś filmy oglądacie, czy w książkach, bo przecież jest dużo materiałów, ja też dużo opowiadam o różnych liczbach. No i właśnie wiemy, jakie mamy cechy, tak, przypisane do danej wibracji, od 1 oczywiście do 9, bo w tym się obracamy, tych podstawowych. Oczywiście są jeszcze mistrzowskie, no ale te podstawowe trzeba uszanować i też jakby tą drogę przerabiamy. No i mamy takie wrażenie, no tak, no jesteśmy 1 numerologiczną, czytamy sobie o tej 1, no ale tak coś nam nie pasuje, nie? Że nie wszystkie cechy nam tam się zgadzają, że no tak nie do końca może to jest o nas, no albo właśnie mamy partnera, nie? Czytamy sobie o tym partnerze, on tam sobie jest 4, niby taki poukładany, niby taki pracowity i rzetelny, a ciągle go nie ma w domu i ciągle coś się dzieje i nie można za nim zapanować, ma mnóstwo pomysłów, w ogóle nie do ogarnięcia.
No i właśnie to, widzicie Państwo, to jest tak, że ta droga życia, czyli ta liczba urodzeniowa, też inaczej na to mówimy, którą już na pewno wszyscy wiecie, jaką jesteście, ona to jest tylko jedna część informacji o nas samych, o tym, kim jesteśmy. Bo ja to nazywam, że to jest takie ubranko na życie, które przyjęliśmy, czyli po prostu nasze cechy, tak, osobowość, temperament, sposób wyrażania się, komunikowania, tak, pewne predyspozycje, talenty, czy do różnych zawodów, czy właśnie jakichś innych aktywności w życiu. Natomiast to jest początek i numerolog, kiedy rozrysowuje diament życia, o którym już też wielokrotnie w tych programach tutaj u Ciebie, Asiu, o tym wspominamy, właściwie za każdym razem o tym mówimy, bo to jest bardzo ważna dla nas informacja o tym, jaką drogę wybrała sobie nasza dusza, właściwie sami sobie wybraliśmy jako istoty duchowe, no to tam jest wiele ciekawych informacji, bo tam są trzy cykle życia, są tam cztery punkty zwrotne i jeden z tych punktów, pierwszy dokładnie, to jest punkt, który mówi bardzo dużo o tym, jaką my istotą jesteśmy. I teraz ten punkt nazywany jest pierwszym punktem zwrotnym, też nazywany jest karmicznym właśnie warunkiem wcielenia. Inaczej też się tak mówi w wielkim skrócie, że mamy to w sercu, tą liczbę, tak? Co to jest za liczba? No i proszę Państwa, to jest liczba, która wynika z sumowania dnia i miesiąca urodzenia. Więc jak sobie teraz każdy doda dzień i miesiąc urodzenia, wszystkie te cyfry i sprowadzi do pojedynczej liczby, no to wyjdzie mu od 1 do 9. Jakaś liczba mu wyjdzie od 1 do 9. Teraz popatrzcie, tam oczywiście są jeszcze podliczby, bo pewnie część z Państwa umie sobie diament rozrysować i to fajnie, ale na te podliczby na razie nie będziemy patrzeć. Patrzymy na tą główną liczbę podstawową, czyli od 1 do 9, co tam nam wyszło. No i na przykład ja jestem siódemką numerologiczną, czyli drogę życia to ubranko mam siódemkowe, ale czy ja tą drogę realizuję tak do końca? No właśnie, tak naprawdę ja jestem siódemką, ale w tym punkcie zwrotnym, w tym karmicznym warunku wcielenia mam czwórkę. Czyli ja jest... naprawdę, prawda, że to nie do końca. Nie do końca, tak, bo siódemka jest taka analityczna oczywiście, jest duchowa oczywiście, taka, wiecie, bardzo inteligentna, jest mądra, filozoficzne podejście ma do życia, ale też jest taka marzycielska, taka czasami potrafi odlecieć trochę, tak, że no, jakby tworzy sobie swój świat czasem oderwany od rzeczywistości, no ale czwórka wypełnia moje życie i moje życie ma być wypełnione czwórką. I teraz czym jest ta czwórka? Ta czwórka w tym punkcie z właśnie tym karmicznym warunku wcielenia, ona mnie uziemia, bo czwórka potrzebuje bezpieczeństwa, potrzebuje stabilizacji i to się równoważy u mnie, czyli jednocześnie tak, czyli jednocześnie mam te cechy siódemki, ale tak naprawdę jestem taką siódemką czwórkową. Czyli wiadomo już, że tutaj będzie bardzo ważne, żebym miała zawsze, czy osoby w ogóle, które mają tą czwórkę, tak, w tym miejscu, dla nich będą bardzo, bardzo ważne takie sytuacje, żeby mieli poczucie bezpieczeństwa, dobrą pracę. No i oczywiście to będą dobrzy pracownicy, bo czwórki są sumienne, są rzetelne, są odpowiedzialne, można im zaufać, więc to życie ma być wypełnione czwórką. I my się w ten sposób przejawiamy. I zgoła inaczej, tak, niż ta droga życia nam tutaj mówi. A to ja mam pytanie od razu. No. Czy nie dochodzi tutaj do konfliktów osobowości, bo na przykład ta siódemka jest taka, wiesz, taka z polotem, taka duchowa, a tak. Tutaj czwórka to jest no ziemia, nawet ten kwadrat, wiesz, na planie materialnym, materia, że ma być tu i teraz, czy nie dochodzi do konfliktu, czy na przykład piątka i szóstka, ktoś jest piątką,
W sercu ma szóstkę na przykład i tutaj chce być wolnościowy, a też chce mieć dom. I no to są rzeczy niektóre, bo to pewnie zależy w jakich wymiarach, ale niektóre rzeczy są tutaj nie do pogodzenia, a niektóre, to jak mówisz, się fajnie uzupełniają. Bo inaczej byśmy odlecieli na tych piątkach, trójkach, siódemkach, tak? Tak, 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 tak. Tak, Asia, bardzo słusznie to zauważyłaś, super, bo tak właśnie dokładnie jest, że jeżeli te wibracje czasem są w sprzeczności, tak? No, tak jak wspomniałaś, na przykład ktoś jest tą, powiedzmy, piątką, tak? Czyli przebojowa, ruchliwa osoba, lubi zmiany, lubi ryzyko, ciągle jej nie ma w domu. No, tak mówią wszystkie podręczniki, które opisują drogę życia pięć, tak? Taki wszędobylski, który chce doświadczyć wszystkiego na własnej skórze. No, ale jeżeli ma na przykład szóstkę, w tym pierwszym punkcie zwrotnym, sercu, to znaczy, tak, w tym sercu, tak to nazwijmy, tym karmicznym warunku wcielenia, to jest to informacja, że tej osobie będzie zależało na rodzinie i ona by chciała tą rodzinę stworzyć, tak? Chce mieć stabilizację, pewnie będzie dużo podróży, ale blisko domu, bo zawsze ta szóstka ją będzie ciągnęła do tego domu, tak? Więc jest sprzeczność i to nie będzie taka typowa piątka tej osoby, bo właśnie będzie ta rodzinność, ta opiekuńczość ważna, chociaż zmienność nastrojów może być. I tutaj może się dużo zadziać, będzie bardzo nieprzewidywalna osoba. No właśnie. No właśnie, tak. Słuchajcie, wyliczcie sobie wszyscy, co tam macie, tak. Bo no czasami to może dać dużo odpowiedzi. Szczególnie tym, którzy przez całe życie na przykład borykają się z czymś, chodzą na terapię, a nie idzie tego rozwiązać. No bo tak mają po prostu nadane i trzeba innych dróg, a o tych drogach dzisiaj może nam Beata powie, co z tym zrobić. No dobrze, to lecimy dalej. Tutaj wiecie, to jest tak, że oczywiście są różne na ten temat opinie i numerolodzy różnie uważają, ale niektórzy uważają, że na przykład ten właśnie punkt jest najważniejszy w ogóle, bo mówi o pewnym zasobie, który my przynieśliśmy z innej inkarnacji też, o tych naszych doświadczeniach, które mamy, które chcemy rozwijać. Dlatego mówimy o tym, że droga życia to jest ta podstawowe wyliczenie, oczywiście dzień urodzenia też jest sam dzień, tak, kalendarzowy też jest ważny i tam i tak dalej. Natomiast jakby ta wibracja tego karmicznego warunku wcielenia mówi o pewnym zasobie, który ma być kontynuowany, czyli nasze życie w ubranku danej liczby drogi życia, no tak jak w moim przypadku 7, ma być wypełnione wibracją 4, tak? Na przykład mogę powiedzieć chyba Asia, prawda? Bo ty jesteś trójką numerologiczną. Tak? Tak, trójką. I na przykład Asi życie ma być wypełnione wibracją 6, bo ty masz z kolei w tym miejscu 6, tak? Czyli... No i pracujesz z domu, żeby nie było. Właśnie, i pracujesz z domu, i rodzina jest ważna, i związki, i opieka. To tym ma być twoje życie wypełnione. Ludzie są ważni, dokładnie. Tak, tak, tak. Zresztą zwróćcie Państwo uwagę, sama nazwa karmiczny warunek wcielenia, czyli że wcielamy się tu pod jakimś warunkiem. I to jest ten warunek, że to właśnie ma być kontynuowane i przerabiane, tak, z innej inkarnacji. Tutaj ta liczba też niesie informacje, no właśnie, jak ta nasza poprzednia inkarnacja wyglądała, tak, co tam się działo, co myśmy tam robili, dlaczego mamy teraz doświadczać akurat i kontynuować coś więcej, a ponieważ tutaj no dusza jest w tym ciągłym rozwoju, w tym ciągłym cyklu, i ona chce zgoła różnych innych rzeczy też doświadczać, to na przykład może być takie prawdopodobieństwo, tak, no bo tego na pewno nie wiemy, ale powiedzmy, że mając tą szóstkę, powiedzmy w tym miejscu, no mogą być trudne relacje, tak, rodzinne, bo może nie, no tutaj jakby wskazuje to na to, że
pewne rzeczy były zaniedbywane w innej inkarnacji i teraz one mają być kontynuowane po to, żeby się to dopełniło, żeby ta dusza to wszystko po prostu jeszcze... A to pytajmy tutaj jeszcze, czy to może być tak, bo teraz żeby nie było tych pochopnych wniosków, bo na razie omawiamy czwórkę, szóstkę, mam nadzieję, że tam się przelecimy po tych liczbach, żeby każdy mniej więcej wiedział, jak sobie to przypasować teraz, ale czy to może być tak, że na przykład zaczynamy coś w danym życiu, no ale nie skończyliśmy tego, albo nie powiodło się, bo z tego, co wiesz, patrzę po tej całej wędrówce, co mi przekazują istoty nieśmiertelne, co odkrywamy w reinkarnacjach, co na sesjach odkrywamy, to w dużej mierze to są niepodokończane rzeczy, że człowiek chciał dobrze, ale ponieważ wpływa na nas tyle rzeczy, czyli nawet jeżeli ktoś, nie wiem, no chciał coś osiągnąć, nie wiem, książkę napisał, ale mu nie wyszło, bo nie mógł tego, bo się w takich czasach, powiedzmy, że w takich czasach żył, że tego wydawcy nie znalazł. Teraz, no to się odrodził teraz i proszę bardzo, internet działa, tak? Każdy może, co mu do głowy przyjdzie, może sam wydać, napisać. Czyli gdzieś dusza szuka, ja bym powiedziała, takiego dokończenia swojego własnego procesu, bo wpływa na nas też środowisko. Oczywiście. Dopóki ona sobie tego nie zrealizuje, to może się tak wcielać. A na przykład może też być tak, że coś rzeczywiście zawaliła, czyli tam, no nie wiem, fatalna była dla innych, no i teraz właśnie szóstka albo czwórka, że teraz, albo tak, że może to być z tych negatywnych pobudek, z tego, co żeśmy nabroili, potencjalnie mogliśmy nabroić. Nieświadomie, świadomie, różnie to bywa. Albo, że chcieliśmy coś dokończyć, no ale się nie udało. Ja na przykład miałam takie jedno wcielenie, gdzie no byłam takim ostrym generałem i też w imię właśnie, zabijałam w imię, nie wiem, no tak jak teraz, za państwo, tak? Tak jak się wysyła żołnierzy na wojnę, także za naród. I człowiek nie widzi tego, że źle robi, no bo jest pod rozkazem. A jak się z tego rozkazu wywiniesz, ale to jest obciążenie karmiczne. I teraz wszyscy ci ludzie, gdzie my sobie na sesjach to ogarniamy, to okazuje, że pamięć permanentna podaje nam to, że to w nas jest. Te energie nie umarły, one idą dalej. No i teraz my się z tym dalej bawimy. Czy my wiemy, czy nie wiemy? No to konsekwencje są, jakby nie patrzył, nie? No na pewno jest to informacja dla nas. Możemy to jakby dalej też odkrywać. No jak już idziemy tym torem i patrzymy na to, co tam sobie powiedzmy nabroiliśmy, czy nie. Jak mówię, nie demonizujmy tych liczb, tak? Bo to tutaj też Asia wspomniałaś o tym, ja też jestem za tym, żeby tego nie demonizować. To traktujmy to po prostu jako informację. Bo czasami nam rzeczywiście w tym życiu idzie coś łatwiej, czasami nie. No na przykład ktoś ma w jedynkę, powiedzmy, w tym miejscu, tak? Czyli jeżeli ma w tym miejscu jedynkę, no to ewidentnie tej osobie będzie zależało na tym, żeby być ważnym, zauważonym. Jest to osoba ambitna, na pewno będzie się chciała wyróżniać, no bo jedynka to jest przecież naturalny lider. I to wskazuje na przykład ta liczba na to, że ta osoba była jakimś przywódcą w innym życiu. Czyli tą informację mamy, tak? Była przywódcą w innym życiu. Miała wpływy na innych ludzi, kierowała innymi ludźmi. Jak jej to szło? Czy to jej szło okej, czy nie okej? Co ona ma do przerobienia teraz? No właśnie, czy nabyła odpowiednich cech, żeby tą inkarnację w tej jedynce przepracować? No to oczywiście, no to też patrzymy na jeszcze inne liczby, tak? Bo z pewnością ta osoba powinna się realizować jako lider. Na pewno to w duszy, w środku ma i na pewno to czuje. I teraz pytanie, jaką jest drogą życia? No bo zobacz, jeżeli na przykład jest dwójką, tak? A dwójka to jest ogromna wrażliwość, ale dwójki są emocje. Będzie konflikt, no. Dwójka na przykład nie jest taką wibracją, która chce wychodzić przed szereg, która jest pewna siebie, która, wiecie, będzie szybko zajmowała jakieś stanowisko w jakiejś sprawie. Dwójka nastawiona jest na współpracę i dwójka nastawiona jest na to, żeby pomagać innym i współpracować z innymi. I na przykład dwójkę to, wiecie, żeby ona sama coś
to raczej trzeba ją dużo chwalić, bardzo trzeba ją wspierać, a nawet bym powiedziała czasem popchnąć do tego. Teraz jeżeli to jest dwójka, taka typowa dwójka, ona ma jedynkę w sercu, tak, czyli w tym karmicznym warunku wcielenia, no to to będzie taka dwójka, która jednak będzie miała tą odwagę. Będzie chciała przewodzić i przy jednoczesnej umiejętności współpracy, negocjacji, rozmawiania, uważności na innych. Będzie się chciała tego domagać. To jeszcze jest ważne, co ma w wyzwaniu, bo w tym punkcie, każdy punkt zwrotny ma jakby tutaj ten swój plus i ten ujemny ładunek. I co ona tam ma jeszcze na dole, bo to też się nazywa białe i czarne szczyty, takie są nazewnictwa tych punktów zwrotnych, tak? Czyli co jest na dole, czyli jakby co jest tym wyzwaniem, czy też czarnym szczytem pierwszym, no bo na przykład ma powiedzmy jedynkę właśnie tutaj na górze, czyli w tym karmicznym warunku wcielenia, ale na dole w wyzwaniu ma minus jeden. Czyli jednocześnie ma przerobić jako powiedzmy dwójka numerologiczna, taka wiecie, wrażliwa, ciągle w wątpliwościach, czy dobrze robię, czy niedobrze. Jest w niej potencjał niesamowity jedynki do zrealizowania, tak? Czyli ta pewność siebie, to żeby właśnie przewodzić, żeby próbować robić coś na własny rachunek też, bo jedynka to też jest taka samorealizacja. Przy tej ogromnej wrażliwości dwójki, ale na przykład na dole ma w wyzwaniu minus jeden, a minus no jeden to, minus? To jest ten cień na przykład, tak? Czyli powiedzmy, że tutaj może doświadczać jakichś trudności w tym pierwszym okresie życia, bo ten cykl, zaraz Państwu powiem, jak on długo trwa, ale tutaj on dotyczy tego pierwszego naszego jakby cyklu życia też, tam powiedzmy do około 30 roku. Tak mniej więcej, dla każdej liczby jest inaczej, no ale tak przyjmijmy, tak? Że tutaj może wynikać taka trudność ze strony jakby z jakichś problemów emocjonalnych ze strony taty, no bo jedynka to jest energia męska, czyli że coś ta dusza, my chcemy tak przerobić, zdobyć, wyjść naprzeciw, ale jesteśmy być może w domu ograniczani przez energię męską, tak? Bo te pierwsze lata życia, no to będzie ojciec, czy też jego brak, czy też właśnie brak autorytetu ojca, czy też brak wsparcia ojca, tak? W sensie takim, żeby wzmacniać te cechy liderskie u dziecka. No bo wiadomo, różni są rodzice. Dlatego jest to minus, czyli deficyt tak naprawdę tego tak, liderowania. Tak. I tutaj obiecałam powiedzieć, jak to się liczy, więc liczymy to w ten sposób. Jest przyjęta pewna liczba stała, która jest 36 i od tej 36 odejmujemy liczbę drogi życia. Czyli no, tą główną liczbę, tak. No to na przykład dla mnie jako siódemki 36 odjąć 7 to będzie, że dla mnie ten pierwszy punkt zwrotny, ten karmiczny warunek wcielenia trwał do 29 roku życia. Aha, czyli to dla każdego jest inaczej. Tak, i teraz na przykład dla Ciebie jako trójki to będzie 36 minus 3. Do tak? 33, dokładnie. Do 33 i tak sobie każdy teraz policzy. I teraz uwaga, bo no, jakby matematycznie to tak obliczamy i to niby tak jest, bo potem jest kolejny punkt zwrotny, drugi, trzeci i tak naprawdę jest ich 4. Ten czwarty to już jest cel duszy, do którego dochodzimy. Na tej naszej całej zawiłej drodze i tamte kolejne punkty się co 9 lat one zmieniają już od tego początku, czyli od tej liczby u mnie 29, u Ciebie 33, tak? Dodajemy sobie kolejne 9 lat i kolejny punkt zwrotny działa. Ale ten karmiczny warunek wcielenia jest tak ważnym, tak ważną informacją o tym, czym ma być to nasze życie wypełnione, że on może być odczuwany nawet całe życie. Ja to na własnym przykładzie widzę. To nie jest tak, że to się skończyło w 29 roku życia, tylko to dalej, słuchajcie, trwa i ta czwórka cały czas na przykład mnie uczy i pokazuje mi,
że muszę właśnie pracować rzetelnie, tak, liczyć na siebie, tak? Jeżeli chcę sobie bezpieczeństwo zapewnić, to muszę sama to zrobić. A jeszcze dodatkowo mam czwórkę spod liczby 13, która jest akurat karmą pracy, więc to jakby... To poczekaj, bo to przepraszam cię. Mówi się tyle, że tu tyle zależy od wibracji, od dobrych myśli i każdy może absolutnie wygrać to totolotka. No i ludzie się męczą latami. Strasznie dużo pieniędzy. No i o ile dobrze jest pozytywnie myśleć, ale podchodząc do tego według numerologii realistycznie dosyć, to jeżeli ktoś ma tą czwórkę, to jest bardzo nieprawdopodobne, że on w tego totolotka wygra. Czy tak myślisz, czy jednak jest szansa? Wiesz, tutaj jest bardzo dużo jeszcze opcji innych, bo jeszcze, wiesz, karmiczny warunek wcielenia to jest ważna informacja, ale też ona nie jest, inaczej powiem, przecież mamy jeszcze w numerologii 3 cykle życia i może ta osoba jest akurat w 8 cyklu życia. Czyli może wygrać. Tak, może wygrać. Może mieć żyłkę do interesów, tak? Może jej lepiej iść, bo 8 w drugim cyklu na przykład życia to będzie, czy tam w pierwszym, zależy gdzie ona tam jest. Może, no różne informacje też niesie, ale daje nam potencjał sukcesu. 8 jest najsilniejszą wibracją, więc jeżeli się gdzieś tam znajduje, daje nam ten potencjał, tak, że możemy osiągnąć zyski, sukcesy, rozwijać interesy, ona nawet nas będzie pchała do tego, żebyśmy to robili. I w tym wypadku ta droga wypełniona czwórką w punkcie tym pierwszym zwrotnym daje te umiejętności, pracowitość, rzetelność, cierpliwość, tak, wytrwałość. No a jak się na to jeszcze nałoży na przykład rok osobisty, numerologiczny, w którym jesteśmy, tak, a wiemy, że jest 9 lat, że one się tam co 9 lat będą powtarzały, jest rok osobisty, jest przecież miesiąc osobisty, jest dzień osobisty, więc my możemy nawet bardzo precyzyjnie określić te okresy, w których jest większe prawdopodobieństwo, że na przykład no, stanie się jakiś fajny prezent od losu. Tak jest, czyli jest szansa. Bardzo dobrze, bo ja to tak, wiesz, nie lubię takich złudnych nadziei, bo ludzie się męczą wtedy bardzo i mają i jest im też wrzucana duża taka dawka poczucia winy. Ale jeżeli, wiesz, ułożą się trochę z tą astrologią, z numerologią i widzą, że okej, no może teraz, może w roku, gdzie rzeczywiście są same czwórki czy coś, może to będzie cięższe, ale jeżeli na tych 8 są, no to mogą skorzystać z danej właśnie pogody astrologiczno-numerologicznej. I coś zawsze może pójść lepiej, może nie wszystko, może, no bo też, wiesz, ja już takie rzeczy słyszałam ciekawe, w zależności od kogo, więc każdy ma inne podejście, inne interpretacje, ale no są takie ustawienia, że czuć, że no, ta osoba tych milionów mieć nie będzie i niejednokrotnie ktoś ma takie poczucie, ale czy tak na pewno jest, czy na pewno da się to tak powiedzieć, czy no różne rzeczy słyszałam na temat ale tego, słuchaj, co się nie wydarzy dla kogoś, tak? Ale to, wiecie, to też nie jest tak, bo przecież tak naprawdę najwięcej od nas samych zależy. Od tego, co robimy, jak działamy, no bo co z tego, no i ważne są te informacje, tak? Jeżeli się staramy jak najwięcej o sobie dowiedzieć i chodzimy do astrologa, numerologa, mamy pełną już wiedzę, kim jesteśmy, jakie wibracje nam towarzyszą w życiu, to jest wszystko fajnie, ale same wibracje nam niczego też nie załatwią. Jeśli my nie będziemy pracować, nie będziemy rozwijać się w tym, żeby dany cel życiowy osiągnąć, tak? Czy nawet jak to mówimy, temu szczęściu pomóc. No bo co z tego, że ty będziesz w 8 roku osobistym, będziesz miała pełno 8 w swoim diamencie, jak na przykład nie będziesz nic robić, nie będziesz aktywna, nie pójdziesz do tego kolorowa. I tacy są. Tak, i tacy są. I tutaj właśnie jest ważne, bo widzicie Państwo, zawsze każda wibracja ma swoje światło. Tak? Czyli daje nam ten potencjał do realizowania tego, co ona niesie najlepszego ze sobą, ale ma też swój cień. Teraz taka na przykład 8, niezrealizowana, niewypowiedziana, tak? Ta energia po prostu zatrzymana, ale ona jest, ona nam towarzyszy. Ona powoduje, że my rzeczywiście stajemy się wtedy osobami bardzo niezadowolonymi z życia.
Czyli są tacy ludzie, że jak przychodzą do ciebie na takie sesje czy harmonizację numerologiczną, ja w ogóle zapraszam, słuchajcie, do poprzednich filmików, póki są na YouTubie. A tak. No. Muszę powiedzieć, że tutaj YouTube uznał kilka filmików za niebezpieczne, one zostały usunięte przez YouTube, ja ich nie usunęłam, ale wrócimy do tego, więc zapraszam do tych filmików, które są, ja będę je wrzucała jeszcze na Locals. Robię po kolei te listy właśnie z gośćmi, żebyście mieli wszystko po kolei. Natomiast wracając do tych sesji, jak ustawiasz, to zdarzają ci się tacy, że mają piękne ustawienia, piękne liczby, no na sukces jakieś tam, nie wiem, no osiągnięcia, w ogóle wszystko powinno im jak spłatka iść, a bardzo narzekają na życie i są niezadowoleni. Masz coś takiego? Oczywiście, że tak. Zdarza się. Tak, i tutaj właśnie bardzo jest też jeszcze kolejna informacja istotna. Ile mamy w banku energii, w naszym potencjale imion i nazwisk danej wibracji, która odpowiedzialna jest za realizację, tak? Powiedzmy tego sukcesu życiowego. Czyli sprawdzamy sobie, ile mamy ósemek. Bo jeśli jesteśmy ósemką i wszystko by się wskazywało na to, że mamy predyspozycję, ale tam jest na przykład w potencjale brak ósemek, ósemka to są litery w imionach i nazwiskach, proszę sobie Państwo sprawdźcie, to jest litera H, Q, Z, te trzy litery, nie? Jeżeli tam jest zero, nie mamy tych liter, to jakby też nie mamy potencjału, żeby tą ósemką się wyrazić, bo nic nie wybiera. Ja na przykład przed harmonizacją, czyli tak po prostu z nazwisk po prostu przyjętych, tak jak się nazywam w pełni, nie miałam w ogóle czwórek właśnie. Zobaczcie, więc życie ma być wypełnione czwórką, to jeszcze czwórką karmiczną, czyli no tam sobie trochę niestety nie doceniałam pracy, tak, w innym życiu. Może żyłam na koszt innych i teraz tak naprawdę ja mam tego doświadczyć i ja się cieszę, że mam tą trzynastkę, która w sumie daje czwórkę, bo to też jest dużo pomysłów, to też jest dużo szczęścia, dużo kreatywności, bo to jest jeden i trzy, tak? Więc nie wierz, że pechowe są trzynastki w ogóle. Kiedyś też napisałam posta na ten temat, że trzynastka wcale nie jest pechowa, bo trzynastka pomaga nam się transformować. No ale jak wiemy, jesteśmy świadomi tego, to łatwiej nam przyjąć, tak, taką liczbę i zrozumieć, jak nasze życie ma być tutaj, jak ma przebiegać, dlaczego tak się dzieje, a nie inaczej. Ale właśnie, ma być czwórkowe moje życie, a w potencjale nie było czwórek. Więc to się na przykład przejawiało tym, że no, byłam pomijana przy awansach, że nie wiem, musiałam zmieniać pracę, szukałam swojej drogi, tak? Że jak coś już tam, nie wiem, odłożyłam, to musiałam wydać, tak? I cały czas nie miałam tego bezpieczeństwa, tak? Którym innym może przyjść łatwiej. I teraz tak, po harmonizacji, czyli uzupełnieniu tych brakujących wibracji, bo mamy braki, mamy możemy mieć braki, możemy mieć niedobory i możemy mieć w ogóle nadmiar też. To wszystko się zharmonizowało, tak? I teraz ja mam większą uważność na przykład na to, jak zarządzam pieniędzmi, jest mi zdecydowanie łatwiej osiągać swoje cele, tak? Tak powiedzmy stabilniej, o, jestem stabilna i to jest po prostu fantastyczne, nie? Więc tutaj też jest ważne, co my tam w tych potencjałach mamy. Czyli zrobiłaś sobie harmonizację i ja... Nie, nie, akurat... ja sama, znaczy zrobiłam, ale nie, ktoś mi zrobił, to nie ja. Ktoś sobie zrobił, żeby tak, bo to tak właśnie jest, żeby być obiektywnym do siebie samego, to tak właśnie wychodzi, tak? To ja jeszcze wtedy nie byłam numerologiem, tak? Więc to też jest zupełnie inna bajka. Potem miałam drugi raz zrobioną harmonizację i teraz jest jeszcze lepiej. No bo ta pierwsza nie była akurat okej dla mnie, chociaż uważam, że przypadków nie ma. Już też w którymś filmie o tym opowiadałam, bo się trochę pogubiłam, tak? I to jest bardzo duża zmiana energetyczna i... No, trzeba też odpowiedniej osobie, której się ufa, to po prostu powierzyć, bo może to też być zrobione niekorzystnie dla nas. Czyli no, ta pierwsza była dosyć no, mało korzystnie. No, to znaczy ja akurat wtedy trochę mi się to życie rozsypało i nie mogłam znaleźć Beaty w Beacie. Ojej,
Tak. I z osoby tak naprawdę kreatywnej, przedsiębiorczej troszeczkę się zamknęłam i było mi ciężko się odbić, ale to było potrzebne, tak? Suma summarum do tego, żeby na przykład być numerologiem, bo to są doświadczenia, na których ja dzisiaj No opierając właśnie, że gdyby nie to, pewnie to byś nie, bycie tutaj z nami dzisiaj nie była, tak dzięki temu twojemu przeżyciu ja dostałam tutaj harmonizację też. Przypominam, że to już jest kolejny rok i rzeczywiście te trójki są bardzo wolne, bardzo artystyczne, jak widać po mnie pewnie już, ci co mnie tam oglądają, znają i słuchają. I mimo, że ja się staram właśnie precyzyjnie, konkretnie, szczególnie przy materiałach, bo to też jest nasz czas i żeby te informacje podawać, to jednak ta harmonizacja nadaje konkretu, więcej przemyśleń i człowiek inaczej zaczyna myśleć i to jeszcze trwa. Ja tak czuję, że to jest taki proces dłuższy. I dobrą tutaj Beata dobrałyśmy. Tak, kombinację masz dobrą i cieszę się, że ci Jest. służy. To dobrze, bo tak, ciebie trzeba było uziemić. Miałaś tam za dużo wibracji wolnościowych, niezależnych. Ewidentnie masz trzy Wiek. trójki, pustki, Tak. prawda? Ja nie wiem, ile tych trójek jest u mnie, ale ponoć od groma, bo już też Tak. Ktoś tutaj też mi opowiadał, że jak można mieć tyle trójek w ogóle, że to. No i ale to właśnie robi to, że ty piszesz, malujesz, tu cię woła, tu i musisz to wszystko wyrazić, bo jak nie, to pękniesz po prostu. Tak, tak, no ile można? No ja się nie prosiłam, ale dobrze, już przekażę dalej. Niech będzie. Słuchajcie, to jest wszystko w porządku, tak? Tutaj naprawdę nie ma ani gorszych, ani lepszych dat urodzenia, czy wibracji, czy diamentów. Tutaj wszystko jest w porządku. My tak po prostu mamy, że mamy doświadczać różnych rzeczy. I jeśli wiemy, co mamy, prawda, zapisane to jest w diamencie, łatwiej pójść za tym torem. To jest pewnego rodzaju odpuszczenie trochę też, tak? Takie przez. No nie walczenie z wiatrakami, że jak ktoś się urodził, że na przykład jak masz tą czwórkę i pracować masz w firmie, masz mieć tą stałość, no tak. to nie będziesz tam, nie wiem, farmerem, nie wiem, tam na siłę, bo. Znaczy, wiesz, chodzi o to, ja tak mówię, żeby płynąć na fali tych wibracji, nie pod prąd, tak? Czyli ułatwiać sobie to życie. Jak się odkryje, kim jesteś, co masz do przerobienia właśnie, jakie masz te talenty, z czym się mierzysz, tak? Jakie są twoje największe wyzwania i zaczynasz to rozumieć, to nagle jest takie, och, kurna, dobrze, po co ja mam z tym walczyć? Po prostu to realizuj, działaj, rób, pracuj, bądź aktywna. I to zrozumienie powoduje, że nam jest, mnie na przykład, no mnie jest w życiu łatwiej. A jeżeli ja sobie jeszcze powiedzmy, no zrobię harmonizację, pouzupełniam tam to, co tam bym chciała wzmocnić w tym swoim potencjale, no to na dany czas na przykład może mi być jeszcze lepiej, tak? Bo znaczy wiadomo, że to nie załatwi wszystkiego, ale działanie są ważne, ale te wibracje mnie będą wspierały w większym stopniu, nie? Więc łatwiej na przykład tą czwórkę w tym pierwszym punkcie zwrotnym mnie jest przerobić. Na przykład teraz mam taką kombinację w harmonizacji właśnie 1, 3, 4 i zobaczcie, jest 1, czyli odwaga, tak, pomysłowość, przedsiębiorczość, 3, no to łatwość wyrażania się, 6 świat mi daje, czyli zobaczcie, jest ta 13 tutaj, tak, czyli ta 3 daje mi ze świata zewnętrznego możliwość, łatwość komunikowania, relacji, towarzystwo, tak, ludzi wokół, no bo w mojej pracy jest mi to, jest to potrzebne mnie, ale to daje razem 4. Czyli te wszystkie pomysły, te wszystkie rzeczy, które ja wymyślam, które robię, za które mam odwagę podjąć, stabilność. Zainicjować, dają mi stabilność, czyli to 4, które jest mi potrzebne, bo mam takie właśnie, no tak, no taką, no mam tą 4 zrealizować w tym wcieleniu, tak? Tak, tak, tak. No. Także bardzo ważne jest, tak? Czyli to jest dążenie naszego serca, ta liczba karmiczna, to żeby nie wiem jak dobrze szło w tej podstawowej i jakbyśmy przejawiali tą swoją osobowość, to właściwie jest takie ukryte marzenie, pragnienie naszego serca, że to serce chce, bo jak tego nie będzie, to ten człowiek do końca nie może być szczęśliwy. Czyli ta 4 to też jest ciekawa wibracja, że
że musisz być na swoim, w tej materii osadzona, bezpieczna, że ja rozumiem te czwórki tak, że one nie mogą na przykład gdzieś tam jechać, gdzie albo będzie nocleg, albo go nie będzie, bo ja znam takich ludzi, co im to w ogóle nie przeszkadza, nie? Że tam nic nie załatwione, dam na ślepo, a to sobie na dworcu przenocują, mówię, no ja bym tak nie mogła tam. Ta czwórka jednak potrzebuje zadbania, stabilności, też domu, bym powiedziała. Też potrzebna jest chyba do tej szóstki tutaj. A znowu ta bardzo dobra czwórka, tak? Zaraz z ziemią, ze stabilnością, z materią, tak? Oczywiście, że ta czwórka, jak już mówimy o tej czwórce w karmicznym warunku wcielenia, ona też będzie, ona no niesie nam tą informację, ale będzie miała różne odniesienie do różnych dróg życia. Czyli ja jestem siódemką czwórkową, ale ktoś może być szóstką czwórkową, tak? Ktoś inny będzie dziewiątką czwórkową i tutaj będzie to miało troszeczkę inny wymiar, tak? Jak ta osoba się będzie nam tutaj przedstawiała. A to teraz ja się tak dopytam, a jak ktoś, no przeleźmy się po tych liczbach wszystkich, ale tak mnie zainteresowała właśnie ta piątka, bo to daje taki konflikt, że na przykład jak ktoś jest szóstką, a ma piątkę w sercu, czyli co, on ma być wolny w życiu, ten taki człowiek, taka osoba, ci, którzy mają piątkę w sercu, to właśnie, bo są tacy ludzie, którzy nie nadają się do związków, jest taka presja, że musisz mieć dzieci, rodzinę, relacje i że ci ludzie, którzy są, teraz jest taka epoka w ogóle singieli, prawda, że to jest coś złego, a tutaj jeżeli ktoś ma tą piątkę, to może on ma właśnie zostać, czy ta osoba, czy kobieta, czy mężczyzna, że mają być sami w tym wcieleniu, w tym życiu, czy to oznacza, czy nie? Czy to, wiesz, to ja się nie podejmę. Ale ci zadałam ćwieka. No bo zobacz, jak ktoś dąży do czwórki, ktoś dąży do szóstki, no to do rodziny dążysz, do ludzie są ważni. Jak ktoś ma tą jedynkę, to do tego, że musi być przywódcą, się realizuje wtedy i wtedy ludzie korzystają na tym. Tak, no ale jak ktoś ma piątkę, znaczy ja na nie pewno chce mieć rodziny i co wtedy? Na pewno nie można to powiedzieć jednoznacznie, bo ja wiem, że Państwo będziecie myśleli później takimi skrótami i to się... No to właśnie, bo teraz piątki słuchają. Jak mam piątkę, to nie jestem rodzinna. Nie, w ogóle proszę tak nie myśleć, bo piątki też są rodzinne jak najbardziej. Tylko na przykład ta piątka będzie potrzebowała... Jest szóstka z piątką, tak? Jest ktoś no szóstką? Na przykład tak, że ktoś na przykład piątkę. Ma... Szóstka mówi o tej, że ta osoba jest opiekuńcza, tak, że pragnie stabilizacji, pragnie rodziny, no, ma takie cechy, jest taką osobą, która chce się dogadać z innymi, tak, ma no, wiadomo dużo talentów artystycznych również, bo też to jest szóstce przypisywane, lubi dom i do tego będzie zmierzała, ale no właśnie ten konflikt piątki, trochę konflikt piątki w tym punkcie karmicznym, no on będzie pokazywał, że to jest taka szóstka, która potrzebuje też czasem wyjść z tego domu, tak? Że ona potrzebuje mieć też, nie wiem, pojechać z koleżankami na babski weekend, potrzebuje zrobić coś po swojemu, że nie cały czas tylko skupiona na domu. Ona sobie tam pojedzie, czyli potrzebuje tej wolności, potrzebuje tej niezależności. Pojedzie, nasyci się, wróci i będzie dalej dobrą matką o gołębim sercu. Dajmy jej tę przestrzeń, tak? Dla siebie, żeby ona mogła się też zrealizować po swojemu, bo piątka jest bardzo wolnościową, bardzo niezależną wibracją, ona chce doświadczać różnych rzeczy, więc no ma to właśnie to jest ten zew tego serca, tak, ten głos serca, chce się wyrywać i na przykład jeżeli zamkniemy taką szóstkę, która oczywiście jest oddana rodzinie i się będzie dla rodziny poświęcać nawet, tak, nawet kosztem kariery nawet zawodowej swojej, bo to mają to wpisane po prostu w pakiecie szóstki, że zostanę przy rodzinie, będę tutaj, to one z tymi piątkami, one po prostu potrzebują od czasu do czasu wyrwać się z tego. Więc jeżeli mają zazdrosnego partnera, który będzie ograniczał, no to będą bardzo nieszczęśliwe, tak, no bo to jednak ta piątka będzie się chciała wyrazić.
przejawić. Czyli te konflikty tak naprawdę nam służą, te konflikty osobowości nam służą, bo one balansują. Jeśli nauczymy się nawigować i balansować, to mamy szansę. No ale dodajmy teraz taką sytuację, piątka z piątką. Piątka, ktoś się urodził na przykład 5 maja. O, teraz właśnie akurat tak, będzie. Dokładnie, droga będzie. Słuchajcie, napiszcie, czy ktoś się urodził 5 maja, czyli ma piątkę i piątkę. Tak, to jest w ogóle bardzo dobry układ. Jeżeli mamy tą samą wibrację w kluczu, tak, tutaj w tym warunku wcielenia i mamy tą samą wibracją jesteśmy. To jest po prostu kompatybilne, tutaj jest, wszystko się zgadza, tutaj nie ma żadnych dodatkowych rzeczy, czyli przejawiamy się tak samo, jak mamy, jak czujemy w sercu. Czyli trójka z trójką, piątka z piątką, czwórka z czwórką. Oczywiście, że jeszcze tam ważny dzień urodzenia jest też, tak, bo to jeszcze tak, będą... Tak. Też informacje dodatkowe, ale tutaj ja akurat... to źle powiedziałam, bo 5 i 5 to daje 10, w sumie to jest jedynka, ale tak, faktycznie. Nie. Mówimy o piątce numerologicznej, która ma piątkę w karmicznym warunku. A piątkę, aha, tak? Czyli no tak. Tego się dodajemy. Dobrze, okej. Tego się dodajemy, tak? Czyli jeżeli mamy te same wibracje, to jest w ogóle wspaniale, bo mamy takiego, ten człowiek jest takim człowiekiem, jakim jest. Tutaj nie musimy się doszukiwać czegoś. Mhm. Ale czy on będzie na przykład taki, że taka osoba będzie chciała być wolna? No bo jeżeli piątka i piątka, no tak, z piątką numerologiczną i ma piątkę w sercu, to chyba te związki to tak nie do końca. Chyba, że z drugą taką, pięć, pięć, pięć. W kwestii związków to już jest zupełnie jakby inna kwestia, tak? Bo to w każdym obszarze życia. Piątka po prostu będzie się wyrażała jak piątka. Jestem niezależna, no nie próbujcie nawet piątki ograniczać w jakikolwiek sposób. Tak? Praca stała, nie. Ność ponad wszystko, więc tutaj absolutnie nie ma co. Nad piątką ciężko nadążyć, tak? Bo ona dużo i szybko, to musi być dużo i szybko. Tu nie może być nudy. I teraz, jeżeli ktoś jest tą piątką i realizuje się w tym, to jest postęp przecież. Piątka to też jest energia życia. Hmm. I ma też piątkę w sercu, tak, w tym punkcie zwrotnym, no to on tak samo się przejawia, my go, tak samo go odbieramy, jakim on tak naprawdę jest. Nie ma konfliktu, rozumiesz? No, dam inny przykład. Powiedzmy, że jest, powiedzmy, że mamy, co mamy, kogo mamy? Mamy czwórkę. Numerologiczną, tak? Mamy czwórkę numerologiczną, która kojarzy się z czym? No, stabilność, bezpieczeństwo, no raczej zero zmian, bo czwórki są konserwatywne, tak? Tak. One, to są ci, co pracują w jednej firmie po 30 lat i będą cierpliwie wykonywali rzemieślnicy na przykład swoją pracę, nie potrzebują doświadczać. One potrzebują mieć dom, potrzebują mieć bezpieczeństwo finansowe i tak naprawdę, no, same czwórki, jak mówimy o takiej samej czwórce, to mamy taki obraz osoby takiej właśnie trochę konserwatywnej, nie? I ona ma, no powiedzmy, że to jest mężczyzna i on ma piątkę w sercu. I to jest konflikt, nie? Z jednej strony. No. Ale z drugiej strony popatrz, czwórka z piątką, więc to jest na pewno fajny mężczyzna, który przyniesie do domu pieniądze i można na nim polegać, można mu zaufać, on jest pracowity, jeżeli idzie światłem tej wibracji, bo... Tak, oczywiście, światło, idzie, no właśnie. To są największe ale... z całej skali numerologicznej. Mając piątkę, będzie taka sytuacja, że to będzie człowiek, którego nie będzie w domu często, że on będzie miał potrzeby wyjścia, będzie miał potrzeby realizowania się, tak? I na przykład kobieta sobie, nie wiem, żona przeczytała w internecie, że ma męża czwórkę i on ma te wszystkie cechy stabilności i tak dalej, ale on w ogóle jest inny. No to właśnie. Nie wiem, co z nim jest. Dlatego właśnie trzeba sprawdzić, tak, w tym punkcie zwrotnym, bo on będzie się wyrażał jako piątka. I w tej sytuacji może być, czyli rozumiesz, jak ma piątkę z piątką, okej, okay, ta sama wibracja, bo nie ma sprzeczności, po prostu mm-hmm. jest to spójne. Jeżeli są inne, to warto też dowiedzieć. Wiesz, bo to czasami z takimi osobami wydaje się, co one mają, czy to biopolar jest, miś polarny, co to jest, taka niespójność, jak to możliwe? No, dokładnie tak, dlatego... No, trzeba to po prostu zgłębić, tak? I tutaj zobaczyć, jakie dobrze to... Dobrze wiedzieć, dobrze policzyć, także liczcie waszych partnerów, wasze partnerki, policzcie dobrze, żeby wiedzieć, czego się spodziewać.
Tak. Wiesz co, to troszkę mi... Dzień i miesiąc urodzenia jeszcze tutaj przypomnę, tak? Dodajemy dzień i miesiąc urodzenia i sprowadzamy do liczby pojedynczej. I to jest ta liczba. I mówimy o liczbach od 1 do 9. Fantastycznie. To mi, wiesz co, przypomina troszeczkę z astrologii relokacje i to, że czasami astrologowie mówią, że no nie tylko się liczy, gdzie masz to słońce, jakim znakiem zodiaku jesteś, ale gdzie masz ascendent, bo on czasami jest tak bardzo, bardzo silny, że daje tą osobowość tego ascendentu, a nie tą podstawową. A jeszcze jak relokujesz się i ten ascendent lokuje się w innym znaku zodiaku, to zmienia się osobowość, wiesz, bo ja tak miałam. Ja byłam takim właśnie domowym raczkiem w Polsce. Ja nie wychodziłam w ogóle do ludzi, ja w ogóle nie otwierałam ust. Ale kiedy relokowałam się do Holandii, to ja nagle po barach chodziłam, się komunikatywna zrobiłam, bo mi bliźnięta poszło. A bliźniak jest gadatliwy, prawda? No tak, tak, tak. To taka trochę trójka, nie? No bo relokacja tak. Właśnie. I wtedy mogłam, tak, i wtedy tak. Można rozwinąć. Także właśnie zawsze ten nacisk daję na podróże, że one jednak, nawet jak ktoś krótko pojedzie, że one nas wyrzucają z tej naszej struktury i pokazują nam inną percepcję i łatwiej pracować z własnymi programami, bo my nie mamy pojęcia, co w nas siedzi, póki siedzimy w tym samym pudełku, na tym samym podwórku, w tych samych relacjach. To są takie uwiązania programowe, ale też ciągnięcia od innych ludzi, bo oni też nam wysyłają te myślokształty. Także no jesteśmy no taką paczką jakby obwarowaną, że dopiero kiedy wyjdziemy z tego, no i przez tą numerologię możemy tyle zyskać, żeby zrozumieć w ogóle, w czym my siedzimy i co z tym zrobić. No to no dobrze, troszkę się przespacerowałyśmy, już wspomniałaś, jakie to są te dwójki w sercu, że wrażliwe, że potrzebują właśnie tego kopa do przodu, jedynki są fajne, trójki były, czwórki, piątki, szóstki, że domowe, siódemki były, ósemki, że biznesowe, chyba dziewiątka została, tak? No, nie wszystkie jeszcze tam omówiłyśmy pod tym względem, ale tak, dobrze to podsumowałaś. Także widzę, Asia, że... Ja uważam, ja się uczę, jestem studentką. Tak, zgadza się. Dziewiątki, no piękna energia, bo ona już kończy w numerologii. Energia właśnie też opiekuńczości, nastawiona na innych, na dawanie dobra, tak, na pomnażanie też tych... Jakby wspieranie ludzi, no bo to dziewiątka jest duchową liczbą, bardzo inteligentną, bardzo mądrą, bardzo doświadczoną, bardzo niezależną. Tak, bardzo niezależną, że boi się nawet jakiekolwiek więzy, tak, wchodzić, wiązać się, czy w związki, czy jakiekolwiek w ogóle związki, żeby tej wolności ktoś, broń Boże, nie odebrał. Już się nauczyła, co? Tak, więc też nie należy w ogóle wchodzić jakby w opozycję do dziewiątki tak przy okazji, bo dziewiątki też nie specjalnie tutaj będą chciały się poddać jakiejkolwiek manipulacji. To one decydują, tak, i one wyważają. To są też duchowe osoby bardzo. I na przykład dziewiątka numerologiczna, powiedzmy, która ma szóstkę tutaj, zobaczcie, w tym karmicznym warunku wcielenia, no to dziewiątka z szóstką to będzie jakby podwojona siła opiekuńczości, tak, skupiona na rodzinie, na tym, żeby budować dobre relacje z innymi i opiekować się ludźmi. To są też osoby, które mają czy przejawiają jakieś takie talenty uzdrowicielskie na przykład. Dziewiątka szóstkowa, nie? Ale na przykład dziewiątka jedynkowa to będzie znowu taka, która będzie na pewno już podbite ma te właśnie cechy liderskie. No właśnie, żeby to już prezydenci, a wiesz co, nie wiem, czy kiedyś liczyłaś, ale takich no mocnych już psychopatów, tego co wypowiadać imienia na YouTubie nie bardzo, ten niesławny, co dwie wojenki stworzył na H, to czy patrzyłaś na jego numerologię, co on miał w sercu i jaką był? Wiesz co, tak, on się urodził, poczekajcie, albo on ma chyba szóstkę w sercu, bo 20 chyba 2 kwietnia on się urodził. Rodzinny jaki. O.
Mówimy o tym niezgadzanym. Czekajcie, a, nie pamiętam mówimy. Roku, jakim on jest, jaką z liczbą numerologiczną, nie pamiętam. Ale zobaczcie, w sercu ma szóstkę. No i zobaczcie, jak to jest. A! Tak, i no i tutaj no najprawdopodobniej zaniedbywał, tak? Zaniedbywał tutaj. A to w ogóle był bardzo też taki utalentowany człowiek. Ja nie wiem, czy on czasem nie był. No malował. Właśnie można by było gdzieś, no na telefonie teraz nie sprawdzimy, bo nagrywam, ale... Zostaw, zaraz sprawdzę, słuchajcie, tak na szybko, bo jestem ciekawa, a tutaj Beata nam dokończy, nie wiem skąd taki temat. No. Nie wiem, czy to mi w ogóle w Niemczech wyjdzie data urodzenia takiej postaci, bo tutaj Niemcy bardzo są... O, 20 kwietnia, a baran, tak? A, 20 kwietnia, no. A rok? 89 rok. 1800, oczywiście, 89 rok. No to słuchajcie, liczymy. Czyli szóstka jest w sercu. To dobrze pamiętam, że szóstka w sercu. Tylko no. Coś mi się powierzyło, że 22, no tak. No tak, szóstka. Dwa. Mhm. I tu mamy... Tu mamy dziewiątkę. To mamy już... 26, ósemka wychodzi. 15. Chyba. Znaczy ósemka z plus 6, 8, czyli 14. O, piątka! O Matko Przenajświętsza. Poczekaj. Czy ja to dobrze? Bo ja jestem takiego człowieka, co ma tak, piątkę i szóstkę w sercu i to jest po prostu metal nie do odgarnięcia, no. Mhm. 23 i 9. Nie wiem, skąd mi się to teraz pojawiło, że jestem bardzo, bardzo się poczułam zaciekawiona. Piątka, no. Ja to trzeba uważać na ludzi, bo mogą mieć, wiesz, bardzo fajną wibrację, no. Co oznacza oczywiście charyzmę. I jak na tą charyzmę my się nabieramy, że ktoś pięknie mówi, tak. Pociągnie za sobą całe narody, a potem się to kończy w Argentynie. Nie. Dobra. Ile ci wyszło? Piątka szóstkowa, tak? Urodzona 30 dnia, to zobaczcie, też wrażliwy człowiek. Zresztą on był też artystą, prawda? Bo malował. Bardzo wrażliwy, rzeczywiście. Tak, no i wielkie cele miał. Piątka się niczego nie boi. Piątka działa z rozmachem. I piątka doświadcza wszystkiego na własnej skórze. Ciągle. Tak. I zobaczcie, szóstka z jednej strony chciał rodziny, a z drugiej strony miał ogromny z tym kłopot i miał tego doświadczyć. No, nie przerobił tego raczej. Raczej nie. No, ale ostatnio też oglądam taki serial, nie wiem, czy oglądacie, to już jest stary serial, ale bardzo taki, no, dobry, tylko Wspaniałe stulecie. O tym sułtanie, tak? I życiu w tym okresie. Sułtan Sulejman, ten wielki, wielki wódz. I tam oglądam te odcinki, oglądam sobie, kurna, kiedy on się urodził, muszę go policzyć. No i znalazłam w Wikipedii. Słuchajcie, on jest z ósemką w sercu właśnie, karmicznych warunków cielenia. Człowiek, który stworzył ogromne imperium, nie wiem, czy ono nie było większe niż Cesarstwo Rzymskie w pewnym okresie. Zasadami, bardzo sprawiedliwy, ale też i uczuciowy. I teraz ta ósemka na przykład w tym, w ogóle w tym, jak macie ósemkę w pierwszym punkcie zwrotnym, czyli jak dodaje się imię, znaczy jak się dodaje dzień i miesiąc, tak, urodzenia, to naprawdę ta wibracja dodaje nam niesamowitej mocy. I teraz warto sobie też popatrzeć, no, pod tym kątem, bo te ósemka też wskazuje na to, że ta osoba miała, no miała być może właśnie w innym życiu takie, wiecie, połączenie z drugą stroną, o tak bym to nazwała, tak? Czyli też osoba duchowa, może to był jakiś wojownik, pewnie był, no bo 8 no to przecież jest wojownik, to jest przebojowość, to jest wytrwałość, więc wojownik, może jakiś szaman, może jakiś właśnie, no nie wiadomo jakim tam się zajmował magią, tak? Ale jakiś szaman. No właśnie, bo widzisz te ósemki, z tego co mówisz, to nie tylko są pieniądze, bo tak się mówi, że biznes, pieniądze, ale to jest też połączenie z tą drugą stroną, ktoś może być jasnowidzowie, tak? Czyli właściwie osiągnięcia, takie większe osiągnięcia, tak? Tak, jak najbardziej, bo ósemka będzie nas pchała do tego, żeby realizować bardzo ambitne cele.
bardzo ambitne, bardzo wzniosłe na dużą skalę. To jest duża skala, to nie jest jednostka. To jest duża skala, więc ja się nie dziwię, że Sulejman, który był ósemką z numerologiczną, z ósemką w sercu, działał z rozmachem i na wielką skalę, tak? Niczym się nie ugiął i naprawdę, no jeżeli chcecie zobaczyć, jaka to jest, jak działają te wibracje, to jest naprawdę dobry przykład. Tak, tak. No i teraz właśnie, jak ktoś nie ma takiej wibracji, to można zawsze tą harmonizację zrobić. Jakie są jeszcze inne sposoby? No bo ktoś tam się, wiesz, no rodzi, ale na przykład tą dwójką i czuje, że te emocje nimi tak szarpią, że sobie z tym nie poradzi. Czyli taka harmonizacja może tutaj wspomóc tą osobę. No ale wiadomo, że jeżeli nie mamy tych wielkich potencjałów ósemkowych, to możemy to poprawić, no ale może nie będziemy taką generalnie postacią historyczną, prawda? Znaczy wiecie, to też kwestia jest tego właśnie rodzaju, jak jesteśmy wychowywani, czy mamy od dziecka, jesteśmy wspierani, aby daną, to co mamy, czy ma być wypełnione nasze życie, czy jesteśmy odpowiednio wspierani, czy to jest rozwijane w nas. Tak, no widzisz, bo ja widzę taki realizm jest. Z tego, co widzę, co obserwuję po sobie, po ludziach, którzy się rozwijają bardzo długo i naprawdę mają niesamowity potencjał wiedzy. Ja się dużo od nich uczę sama. Każdy po prostu gdzieś, gdzie ma jakieś tam trudności w życiu, ma swoją dziedzinę, w której jest naprawdę bardzo dobry, bo się rozwija, prawda? Tak. Ale pewne elementy bardzo długo pozostają, są jakby takim tematem wytycznym na dane wcielenie. I tutaj w ogóle mówienie człowiekowi, a weź to zrób, weź to tam sobie zrób, zrób sobie szpagat, nie? No mija się z celem, bo wyzwala to ogromne poczucie winy i ja widzę, ile to trwa. No jesteśmy w stanie energetycznie zrobić teoretycznie wszystko, jak ktoś chce, to się ustawi przed górą i może tą górę za 50 lat ruszy energetycznie. Ale musi się koncentrować powiedzmy 50 lat. No i kwestia jest taka, że mamy potencjały, mamy pewien zasób energii. I żeby to rozsądnie, realistycznie wykorzystać w tym życiu, no to musimy te decyzje podjąć. Jakie my mamy predyspozycje, co można poprawić, a jakich gór nie ruszać, bo szkoda życia po prostu. No na pewno tutaj wiesz, to fajnie, że numerologia ma takie narzędzie, bo tą harmonizację warto naprawdę, no nawet jeżeli nie zrobić, to przynajmniej zbadać, tak, jaki mamy ten potencjał, ile tych energii tam jest i czy wystarczająco dużo, bo też muszę Państwu powiedzieć, już tak nawiązując do harmonizacji, bo wywołałaś ten temat, że jeżeli są jakieś braki jakiejś energii, to one czasem też wskazują nie na to, że my coś jakby sami z siebie robimy, no powiedzmy niewłaściwie w tym życiu, tylko tak. One też mogą pokazywać nam pewien dług karmiczny z jakiegoś rodu, który się ciągnie, tak? I który powielamy niechcący, czyli że jakieś nasze po prostu dzieje, losy podobne do naszych przodków. I to warto, jeżeli wyjdzie w potencjale, że mamy jakiś brak i rzeczywiście tak jest, bo wiele klientów mi to mówi, że jak sobie zaczynają przypominać pewne rzeczy i widzą pewien ciąg, tak, zdarzeń, że tak jest, to jest okazja to zamknąć, bo dzięki w tym życiu, bo dzięki harmonizacji my możemy to, dodając tych wibracji, spowodować, że jakby trochę ten los nam się zmienia. Ja to nazywam... jest nam łatwiej, o może tak, no bo to się nie zmieni tak, samo. Tak, tak, no bo oczywiście trzeba te ustawienia zrobić. Trzeba zrobić, oczywiście, jest. No wtedy trzeba zrobić tą harmonizację i popatrzeć, ile mamy danej wibracji i czy wystarczająco dużo i po prostu to wyrównać to energetycznie, bo każda litera w naszym imieniu, nazwisku niesie pewien potencjał energetyczny, do którego albo mamy dostęp i korzystamy w pełni, no albo mamy ograniczony, albo nie mamy go wcale. I teraz jeżeli my to odblokujemy, tak jakbyśmy do pokoju weszli i mieli 9 pokojów, tak, 9 drzwi i nie mamy klucza do jednego. Korzystamy no właśnie, ten cały potencjał. Prawda? I możemy otworzyć i nagle ta energia płynie, wspiera nas, wzmacnia. Ja tutaj może jeszcze wspomnę, że warto też dawać dzieciom, jak już przychodzą na świat, dużo imion.
Tak, ile się tylko zdoła. No, w różnych krajach pewnie jest różnie, Tak. bo słyszałam, że w Polsce można tylko dwa. Ale na przykład popatrzcie na rody różne, tam królewskie, dajmy na to, to tam mają po sześć imion. A Holandii to te van przy nazwisku bardzo często, nie wiem, czy dajesz. Chodzi o to, żeby wszystkie litery, jeżeli to jest możliwe, tak, były tam zawarte, żeby ich było dużo, no bo im będzie więcej tych jedynek, tak, tych dwójek, tym jest, mamy większy potencjał. Oczywiście, że to, no, jeżeli mówimy o samej harmonizacji, to tam też ważne są proporcje, ile jest tych jedynek względem dziewiątek na przykład, tak, bo jedynka odpowiedzialna jest za to właśnie pewność siebie, za tą samorealizację, za tą kreatywność, odwagę i tak dalej, pomysłowość, to jest męska energia, a na przykład ta dziewiątka będzie dawała nam to spełnienie. I teraz to, żebyśmy jako ci liderzy potrafili też obdarowywać innych, tak, byli otwarci na innych, umieli im pomagać, czyli jest to równowaga, tu powinna być równowaga, tak, no bo na przykład jak ktoś będzie miał bardzo dużo jedynek, a nie wiem, tam malutko tych dziewiąteczek, to znowu może być taki małostkowy, taki może być troszeczkę za bardzo krytyczny, za bardzo z wieloma pomysłami, które się, trudno zrealizować, dopiąć do końca, tak. Taki trochę wspomniany zapał. I tutaj też może z tego wynikać pewnego rodzaju jakieś niespełnienie w życiu, nie? Więc tak, warto, tak. Żeby one też były, te wibracje, w odpowiedniej proporcji względem siebie i względem również naszej daty urodzenia. Czyli tej liczby, jaką my jesteśmy, urodzeniowej. I tak samo patrzymy na ten karmiczny warunek wcielenia. Czyli tu wiele rzeczy, no i dzień urodzenia oczywiście, wiele rzeczy jakby trzeba połączyć i numerolog patrzy na całość, nigdy nie patrzy na jednostkę, tak? Tylko patrzy holistycznie na wszystko, co widzi i wtedy dobiera odpowiednio tych wibracji. Ja jeszcze na pewno, bo nie wiem jak inni robią, ale ja jeszcze rozmawiam też z klientami i też ustalam, czego oni najbardziej potrzebują, co chcieliby wzmocnić w swoim życiu sami, co czują, tak, nie znając numerologii po prostu, co uważają i ustalamy sobie wspólnie też i tą kombinację, która wynika już jako finał tej harmonizacji. I wtedy ja dopiero przystępuję do pracy i robię te imiona właśnie, tak? Dobrze. Beata, żeby nam się temat nie rozpłynął, żebyśmy do celu dotarły, docieramy do celu. Bardzo ważne, jak preferujesz, żeby się z Tobą skontaktować. Na pewno na e-maila masz swój YouTube, kanał YouTube, stronę internetową, bardzo piękną, widziałam, masz Instagrama, jesteś praktycznie na wielu, wielu social mediach, więc my te linki oczywiście załączymy pod tym filmikiem. Ja serdecznie Was zapraszam do Akaszy, do kanału Akasza, który nam tutaj no, jest alternatywą, on mam nadzieję, że nam urośnie. No bo chwilowo, że tak powiem, główny nasz kanał jest w głębokim zawieszeniu. Czy się odwiesi, czy nie, zobaczymy. Jak to dalej pójdzie? Zapraszam też do Flow Freely na TikToka, na Instagrama. Ja już też tam jestem, więc możemy się razem odnaleźć. No i oczywiście, słuchajcie, zapraszam Was na lokal. Pamiętajcie, że mój główny kanał nie jest zmonetyzowany, chwilowo nic. Także jeżeli ktoś ma ochotę, bo można też wejść na mój sklep i po prostu sobie pobrać obrazy, książki. Już są też nowe książki, nowa seria. Tańcząc na krawędzi, przekazy od istot nieśmiertelnych, serdecznie zapraszam. A jak ktoś ma ochotę co miesięcznie wesprzeć mnie na Locals, to też tam serdecznie zapraszam, szczególnie, że będą tam filmiki, które zostały usunięte. Ja mam backup i wgram, tylko czasu na to wszystko trzeba nam. O, nawet się zrymowało. Także będzie i tam też serdecznie zapraszam, bo są też nagrania z Gwiezdnego Pyłu, one są ukryte, są tylko dla wspierających, więc można sobie taką sesję zrobić na spokojnie, samemu. A jak ktoś ma ochotę na pytania, odpowiedzi, bo też pracujemy na bieżąco z uczestnikami Gwiezdnego Pyłu, czyli też dużo rzeczy po prostu idzie bardzo szybko dziewczynom. Ja jestem sama pod wrażeniem, więc też zapraszam, tylko nie za 5.12, nie we wtorek, za 5.06, bo już nie zdążę dodać.
tylko tak no chociażby dzień wcześniej, że ktoś po prostu chce dołączyć. No dobrze, to już tyle tych ogłoszeń nam parafialnych wyszło. Mam nadzieję, że wszystko powiedziałam, przekazałam, bo zaraz będą właśnie pytania. Na pewno coś zapomniałam, ale się poprawię. Beata, ogromnie Ci dziękuję, że dzisiaj zechciałaś do nas dotrzeć i opowiedzieć. Ja jestem zainteresowana tematem bardzo i chciałabym Cię zaprosić ponownie i wypytać jeszcze bardziej, jeszcze dogłębniej, bo odpowiedziałaś mi dzisiaj, ja się dużo nauczyłam, wiesz, taki wykład, który dajesz, dla mnie to jest bardzo cenne i też mam nadzieję, że dla Was też, napiszcie mi o tym, bo wystarczy, wiesz, zrozumieć, jak Ty mówisz. Kiedy mówisz, to te liczby po prostu one żyją. I to no jest tak. Piękne, że mnie to zaczyna żyć i mówię, aha, taka osobowość, a taka osobowość, tu mogę porównać, aha. I mam nadzieję, że wy też tak się w ten sposób uczycie, bo jest to ogromną przyjemnością się tak uczyć, także dziękuję Ci ogromnie za ten wykład, Beata. Cudownie, jeszcze bardzo się cieszę i dziękuję również tutaj za te wszystkie miłe słowa, Jasiu, i chciałam też Państwu powiedzieć, bo wiem, że słuchacie tych programów i się cały czas też i Wy uczycie i wszyscy się uczymy. Ja też, bo cały czas też poszerzam wiedzę, ale chciałam zaprosić, bo być może są osoby, które są właśnie zainteresowane numerologią, chciałyby już tak naprawdę poszerzać tą wiedzę jeszcze bardziej, to taką nowością, którą wprowadziłam i otworzyłam się na to po wielu już prośbach i po długim czasie są kursy, prowadzę kursy. Kursy są online, więc można naprawdę z każdego zakątka świata dołączyć do nas. Bardzo fajnie się to sprawdza, bo już wystartowały dwie grupy i są naprawdę i dziewczyny ze Stanów Zjednoczonych i tutaj z Europy, z różnych krajów, więc świetnie się dogadujemy. W ogóle cudownie, że mamy taką technikę i możemy to zrobić, to jest nieprawdopodobne. Więc oczywiście ja tutaj zapraszam, bo może ktoś będzie chciał skorzystać i nauczyć się tego po prostu. Tam sobie o wszystkim rozmawiamy, uczymy się i diamentów i innych rzeczy. I też materiały, i też certyfikat. Wszystkie te informacje, dokładnie jak wygląda taki kurs, są na mojej stronie internetowej i tutaj zapraszam Państwa serdecznie. To powiedz tą stronę. Wszystkie usługi też są tam opisane, tak? I harmonizacja, i portret, i inne rzeczy, więc zapraszam. Strona nazywa się beatabarylska.pl. Po prostu. Tak? Po prostu, także każdy prostu znajdzie, ale przypilnuję tych linków, podepnę te linki, także Beata, będzie można Cię swobodnie znaleźć. No i co, wypada mi tutaj już się z Wami pożegnać i zaprosić Was do następnego razu. Pozdrawiam serdecznie, dzięki Beata i do zobaczenia. Dziękuję za zaproszenie, wszystkiego dobrego Państwu życzę, no i do następnego razu. Pozdrawiam.